Pradawni wiadali, że jeżeli pamiętasz cheeseburgera z Maca za 2 ziko, to twoje dzieciństwo było zajebiste. Ja natomiast powiadam wam, że jeżeli wyjście do Maca kojarzy ci się ze stawem Happy Meal w kształcie domku, z dołączanymi do nich legendarnymi zabawkami, to dziś, jako dorosły osobnik rasy człowiekokształtnej, możesz czuć się zaszczycony. Już nie mówiąc o tym creepy clownie, którego większość dzieciaków po prostu się bało. Witam w kolejnym odcineczku na moim kanale. Ja jestem Karmelek i dziś przedstawiam wam top 5 legendarnych zabawek dołączanych do zestawu Happy Meal we wczesnych latach 2000. Numer 1. Seria zabawek z Kubusia Puchatka. Czy komukolwiek w ogóle trzeba przedstawiać tą ekipę? Nie. Urocze pluszaki, które w dalszym etapie i tak kończyły jako zabawka dla królika. Większość z nich przez długi czas była nasiąknięta zapachem frytek i burgera, przez co człowiek wiecznie myślał o wyjściu do McDonalda. I ja to nie wiem, ludzie to wszędzie doszukują się jakichś teorii spiskowych. Niektórzy mówią, że Kubuś Puchatek, a właściwie jego bohaterowie, symbolizują choroby psychiczne. Każdy inną. I to trochę dziwne, ale w sumie by się zgadzało. Puchatek jako szef zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym uzależniony jest od miodu. Sam nie ukrywa, że dzień bez przynajmniej jednej łyżeczki jest dla niego koszmarem. Wiecznie naładowany tygrysek, który non-stop skika i nie może usiedzieć na tyłku dłużej niż minutę, symbolizuje ADHD. Sowa jest dyslektykiem i choć jako zwierzę jest bardzo inteligentna, to nie potrafi ani pisać, ani czytać. Prosiaczek jest fobikiem, ciągle się wszystkiego boi, nawet własnego cienia. I hope. Mieszkający sam w szałasie, wiecznie przygnębiony kłapouchy, ma depresję. Zamyka się w sobie i ciężko mu podjąć jakikolwiek dialog z innymi. It's an awful nice tale, Kanga. Much nicer than the rest of me. Mama kangurzyca jest nadopiekuńcza, swojemu maleństwu nie da odejść nawet o krok od siebie. Królik i Gufer to pracoholicy. Podobnie jak Mariusz Pudzianowski, non-stop pracują. Tam, gdzie wszyscy na imprezie kładą flachę za grychę i lecą w tany, tam Króliczek i Gufer kładą na stół papę, narzędzia i każą zapierdalać na budowie. Został jeszcze Krzyś mający schizofrenię. No bo przecież normalnym jest rozmawiać ze zwierzętami w lesie. Bohaterowie to są jego maskotki. Wydaje mu się, że żyje w innym świecie, a maskotki gadają z nim i przeżywają przygody. Numer 2. Kolekcja Herkules, czyli moja ulubiona. Do Pana Mięśniaka mam chyba największy sentyment, ponieważ gra z jego głównym udziałem była jedną z pierwszych gier na PC-ta, jakie ogrywałem. Zabawki były naprawdę spoko wykonane, nie że jakiś tani szmelc z Chin. Były przede wszystkim ciężkie i tego rękodzieła w życiu nie dałbym do zabawy królikowi. Za każdym razem, gdy wstawałem rano, witał mnie on patrząc na mnie swoimi błękitnymi oczami z napiętym bickiem. Miałem całą kolekcję, coś pięknego. Numer 3. Stworki Ferbi, czyli mieszanka sowy z chomikiem, które w tych nieco lepszych wersjach potrafiły nawet mówić. Można było im nawet tak przymykać oczka, przez co wyglądały trochę jakby były ujarane. W otwartych na maksa wyglądały jak pomewce, albo jakby ci chciały zapi***lić kosę pod żebro. Te z zestawu Happy Meal raczej były tymi wersjami biedackimi, bez możliwości mówienia. Dopiero te w supermarketach posiadały takowy skill. Dostanie takiego na święta Bożego Narodzenia było czymś niesamowitym. I choć sam ich nie zbierałem, to moja kuzynka posiadała całą kolekcję. Niestety jako gówniak zniszczyłem jej jednego, przez co mnie znienawidziła, a uśmiercony Ferbi do dziś nawiedza mnie w koszmarach. Numer 4. Seria 101 Dalmatyńczyków. Przerażającym faktem jest, że film powstał w roku 1961, czyli wtedy, gdy być może nawet waszych rodziców nie planowali jeszcze dziadkowie. Hype na niego trwał bardzo długo, bo do czasu, gdy ja zacząłem stawiać pierwsze kroki, a nawet do później. Zabawki umieszczane były w nieprzezroczystej folii i ogromny minus, że pakowane na chybił trafił, co powodowało płacz u dzieciaków chcących wybrać sobie samą figurkę. Kolekcjonerzy kart Chiyo z Dragon Balla chyba dobrze znają to uczucie. Gdy brakuje mi parę kart do kolekcji, których nigdy nie mogli trafić, ech. I numer 5. Myszka Miki do składania, czyli największa legenda filmów wytwórni Walt Disney, którego twórcą jest nikt inny jak sam Walt Disney. Rok 1901, 5 grudnia, na świat przychodzi Walt Disney, wizjoner i twórca, który powołał myszkę Miki do życia. 26 lat później, wraz z Uberem i Werksem, pracując dla znanego do dziś studia Universal, tworzą Oswalda, szczęśliwego królika. Kreskówka staje się pierwowzorem dla myszki Miki i nie trudno zauważyć pierwszych podobieństw do naszego kumpla. Walt Disney otrzymał łącznie 26 nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, w tym 4 honorowe oraz 46 nominacji, przodując tym samym we wszystkich hollywoodzkich zestawieniach zwycięzców tych najbardziej prestiżowych nagród filmowych świata. Zmarł 15 grudnia 1966 roku w Los Angeles. Sama zabawka niestety nie była tak dobrze wykonana jak ta z Herkulesem, ale była też zajebista. Królowały też inne zabawki jak minigierki, zabawki z serii Tarzanem czy Dawno temu w trawie, o czym już w ogóle chyba nawet nie słyszeliście. Pozdro.